Nauczmy się teraz rysować wykresy funkcji liniowych. Mam nadzieję, że wiemy już, że wykresem funkcji liniowej jest zawsze linia prosta, tak więc innego kształtu tego wykresu otrzymać oczywiście nie możemy. I teraz spójrzmy. Mamy przykład funkcji y równa się 2x odjąć 1. Mamy tutaj narysowany układ współrzędnych i ten wykres chcielibyśmy sobie narysować. Co należy zrobić? Otóż gdzieś z boku rysujemy sobie tabelkę. Tu wyznaczamy x, a tutaj mamy y. X, przypominam, to są tak zwane argumenty funkcji. Natomiast y to są tak zwane wartości. X możemy wybierać dowolnie z tych liczb, które należą do dziedziny naszej funkcji, w tym przypadku funkcji liniowej. I teraz spójrzmy. Dziedziny tutaj nie mamy nigdzie określonej, ponieważ nie znajduje się nic obok. Gdyby na przykład było zapisane coś takiego, że x należy od minus dwójki do dwójki, to oznaczałoby to, że to będzie nasza dziedzina i wówczas te liczby byśmy troszkę inaczej sobie wyznaczali, ale może o tym w następnym filmie. Tak więc widzimy, że tutaj nic przy naszym wzorze funkcji nie stoi, tak? A więc możemy powiedzieć, że dziedziną naszej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych. A to oznacza, że liczby rzeczywiste to są wszystkie liczby, jakie istnieją. Jest to zarówno 0, ułamki dodatnie, jak i ujemne, pierwiastki. Tak więc wśród tych liczb możemy wybierać sobie x. Oczywiście najwygodniej wybrać sobie takie liczby, z których otrzymamy w miarę wygodne do zaznaczenia liczby. Mogłabym jako x na przykład wybrać 15 27, no ale wówczas, jeżeli bym to sobie pomnożyła, odjęła 1, to otrzymałabym ułamek i niewygodniej byłoby mi to tutaj narysować. Tak więc jako x wybierzmy sobie, powiedzmy, jakieś liczby całkowite. Na przykład minus 1, 0 oraz 1. Mogłabym wybrać dwójkę, trójkę, czwórkę. Tutaj jest jak gdyby pełna dowolność. I co następnie tutaj wykonujemy? Pod x podstawiamy kolejne argumenty i wówczas obliczamy sobie wartości. Czyli widzimy, że mamy wzór funkcji y równa się 2x odjąć 1, a więc na początku wybrałam sobie jako x minus 1. A więc mój wzór będzie wyglądał następująco. Y równa się 2 razy x, czyli 2 to jest, x to jest minus 1, czyli otrzymam 2 razy minus 1 i jeszcze we wzorze mam odjąć 1. Czyli co mi się tutaj pojawi? 2 razy minus 1 to minus 2, minus 2 odjąć 1 to minus 3, a więc tyle będzie wynosił nasz y. Czyli w tym miejscu napiszę sobie minus 3. Kolejną liczbą, jaką wybrałam za x, to będzie 0. Tak więc podstawiam sobie w to samo miejsce, ale tym razem nasze 0. Czyli co otrzymamy? Y równa się 2 razy x, czyli 2 razy 0 i jeszcze odjąć 1. Czyli 2 razy 0 to 0, odjąć 1, czyli minus 1, a więc dla argumentu równego 0 wartość funkcji jest równa minus 1. Czyli tu możemy sobie wstawić minus 1. Kolejny argument, czyli kolejny x wynosi 1, czyli w to miejsce tym razem wstawimy sobie 1. No i co nam się tutaj pojawi? Otrzymamy, że y jest równy 2 razy x, czyli 2 razy 1, odjąć 1. 2 razy 1 to 2, odjąć 1 to 1, a więc tyle będzie wnosił nasz y i to zapiszę sobie w tym miejscu. No i kolejnym krokiem, gdy już mamy zakończoną tabelkę, jest zaznaczenie punktów w układzie współrzędnych. A więc po kolei. Najpierw mamy punkt o współrzędnych minus 1, minus 3. Czyli zaznaczmy minus 1, minus 3, ten punkt znajduje się w tym miejscu. Punkt kolejny o współrzędnych 0, minus 1, czyli 0 minus 1 będzie tutaj, no i jeszcze jeden o współrzędnych 1, 1. Czyli mamy zaznaczone już trzy punkty i teraz te trzy punkty musimy sobie połączyć. Tak jak mówiłam, wykresem funkcji liniowej jest zawsze linia prosta. Tak więc jeżeli, powiedzmy, któryś z punktów by się znajdował na przykład w tym punkcie,
czy w tym miejscu, czyli jakieś byłoby takie nietypowe jego położenie, no to należy sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest poprawnie policzone, albo czy ten punkt poprawnie nanieśliśmy sobie na układ współrzędnych. Możemy tą oś podpisać, czyli y będzie równy 2x odjąć 1, no i w ten sposób narysowaliśmy nasz pierwszy wykres funkcji liniowej.